138 w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Gliwice. Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych, 23 radnych za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę do druku nr 138 w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Gliwice. Podkreślił pan, że jest to wynik historyczny, bo do tej pory nie zdarzyło się, żeby prezydent dostał jednomyślne poparcie przy absolutorium. Spodziewał się pan takiego wyniku? Jak powiedziałem, o ile dobrze pamiętam, bo nie mam pewności, czy faktycznie jest pierwszy taki wynik głosowania nad absolutorium, ale oczywiście bardzo mnie to cieszy. Nie było żadnych uwag, więc jeżeli nie ma uwag, to w konsekwencji powinno być poparcie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Także tutaj jakiegoś zaskoczenia wielkiego nie ma. Sytuacja finansowa miasta jest bardzo dobra, co potwierdziła agencja ratingowa. Uzyskaliśmy nadwyżkę operacyjną w wysokości 144,5 miliona złotych w zeszłym roku. No i to jest doskonały wynik, bo to jest 16% dochodów własnych, tym rzadko które miasto może się poszczycić. Pomimo tego, że bierzemy kredyty i się rozwijamy, to poprawiamy wciąż i tak już dobrą sytuację finansową. Także nie mamy się o co martwić. Mamy wieloletnią prognozę finansową, gdzie zamierzenia inwestycyjne są podane i zamierzamy je konsekwentnie realizować. Tutaj jakichś wielkich zmian bym się nie spodziewał, dlatego że duże, poważne inwestycje się przygotowuje w długim czasie, nieraz parunastoletnim. Tak de facto absolutorium jest podejmowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a rolą Rady jest tylko zatwierdzenie tegoż sprawozdania. Były propozycje, przypomnę, które prezydent Komorowski nadprowadził swego czasu prowadzić, aby absolutorium było czynnością związaną z oceną całokształtu działania prezydenta miasta, wójta, burmistrza. Niestety tych przepisów nie prowadzono. Tak de facto w tej chwili absolutorium jest czynnością czysto formalno-rachunkową. Generalnie głosowanie uchwały absolutoryjnej jest mało sensowne w gruncie obowiązującego prawa, bo nie udzielenie absolutorium bez podania błędów fiskalnych czy rachunkowych, gdzie jest opinia biegłego rewidenta, de facto skutkuje unieważnieniem stosownej uchwały. I myśmy to na poprzednich sesjach i w poprzednich latach bardzo mocno artykułowali. Natomiast w tej chwili atmosfera jest na tyle korzystna, że większość wątpliwości czy większość uwag da się wypracowywać na etapie prac komisji oraz na etapie prac zmian do budżetu w każdym miesiącu. Z tego co pan mówił, poprawiła się współpraca między Radą a prezydentem. Tak, no nie ma co tego ukrywać. Mówię to wprost. Oczywiście, że poprawiła się relacja. Myślę, że kwestia także pewnego rodzaju zaufania i takiej szczerej rozmowy jest na zdecydowanie wyższym poziomie i stąd też na komisjach da się uzyskać de facto wszystkie niezbędne informacje. Stąd nawet nie ma dyskusji na temat absolutorium czy też sprawozdania z wykonania budżetu.